Witam serdecznie. Dzisiaj z Natalią i z Zosią będziemy pływać tramwajem wodnym z Jastarni na Hel i z powrotem. Wypełniamy nisze, której tutaj nie było. Zaczęliśmy to robić już jakieś 4 lata temu. Tego tutaj nie było i nie było w ogóle rejsów między Jastarnią a Helem. Wypłynięcia są stałe. Od godziny 9.30 do godziny 16.30 startujemy z Jastarni. Czyli zawsze o wpół do startujemy z Jastarni i zawsze o pełnych godzinach startujemy z Helu. Czyli od 11 do 18 z Helu. Czyli rozumiem, że jest więcej jednostek, nie tylko ta jedna. Jest więcej jednostek, dlatego możemy pozwolić sobie na takie godziny. Bo jak pan zauważył, płyniemy godzinę, a no, nie dalibyśmy rady w to i z powrotem. Czy zdarza się, że mijamy jakąś fajną jednostkę, albo chociażby można spotkać prezydenta na skuterze? No i zdarzyło nam się w zeszłym roku, nawet mamy takie ujęcie na zdjęciu. Ktoś gdzieś kiedyś wrzucił w internet i sami się jakby znaleźliśmy tam. Byliśmy w tle, jak pan prezydent akurat sobie szalał. Ostatni rejs z Helu jest o godzinie 18, a dobijamy do portu w Jastarni o 19, czyli płyniemy godzinę, jesteśmy o 19 w Jastarni. Ten ostatni rejs cieszy się pewnie największym powodzeniem. Niekoniecznie, zależy. To też zależy dużo od pogody. Pierwszym, który płyniemy o 9.30, jesteśmy o 10.30 w Helu, a o godzinie 11 jest karmienie fołd. Także ci klienci, którzy mogą, chcą z nami płynąć o 9.30, akurat zdążą do Helu na karmienie fok, później jest karmienie o 14 i też na te karmienia jakby trafiamy z naszymi godzinami. Ale są rejsy również inne, także tylko z nami. A można u was wykupić rejs tam i z powrotem, bilet? Jak najbardziej można wykupić tam i z powrotem i wtedy oczywiście, jeżeli ktoś chce tam i z powrotem, jest rabat. Z Helu do domu płynęliśmy Nauticem 2 do Helu. Z Helu teraz płyniemy Nauticem 1, a mijał nas w międzyczasie Maximus, także macie to wszystko na kadrach, no i tych pięknych kadrach z drona. Dziewczyny, jak się wam podobało? Super było. Inaczej, falowało? Coś, wiecie, trząsło? Coś bujało? Można było czasami odtrząsać, ale... Sobiutko, nie? Czyli nawet z dzieciakami jakieś małe dzieci też śmiało mogą płynąć. Fajna sprawa jest taka, że możemy zabrać też rower, także możecie się wybrać taką wycieczkę z Jastarni na Hel i z Helu po prostu pocisnąć sobie rowerem albo nawet pociągiem, ale najlepszy chyba bajer jest taki, żeby kupić ten bilet w dwie strony, bo i taniej będzie. No i dosyć fajna sprawa z tym płynięciem, tylko nie fart był z tym Focarium, nie? No, słuchajcie, nie wpuścili nas do Focarium, bo mieli karmienie ryb, za dużo ludzi było czy coś. Staliśmy pół godziny w kolejce i masakra totalna, jak za komuny normalnie. Ale sama koncepcja tych rejsów rewelacyjna i musicie skorzystać. Polecam jakby.